Za nami sensacyjnie wyglądający z boku, dla obserwatora z boku, pierwszy mecz półfinałowy Pucharu Ligi pomiędzy Chelsea a Liverpoolem. Zakończył się on takim oto rezultatem. Jak widzimy na ekranie, pokażę może, żeby dla bardziej wnikliwych obserwatorów też strzelców goli. Nie widzimy strzelców goli, ponieważ jest inny ekran, a nie widzimy. Diego Costa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć goli. I zmienia się. Dobrze. Piotr, 8-4, pierwszy mecz u siebie. Jakie wrażenia i jak oceniasz grę swojego zespołu? Jakie wrażenia? Pół żartem, pół serio, liczyłem na 6 goli przewagi po tym pierwszym meczu. Pamiętam, mówiłeś. Nie udało się. Nie udało się, no było 7-2, było 8-3 w tym meczu, ale no cóż, tylko mamy 4 gole do przodu, tylko. Skończyło się sensacyjnym rezultatem 8-4, czyli dla postronnego kibica, który nie śledziłby takiego spotkania, mogłoby się wydawać, że to był atak non-stop. Aczkolwiek chyba nie do końca tak to wyglądało, prawda? Że obie drużyny na atak nastawione były. Zdecydowanie. Większość, 4 gole z tego to były gole z stałych fragmentów gry, więc... A powstały 4 po kontrach. No, tego co się spodziewałem. No i 4 po kontrach, gdzie moi obrońcy pokazali klasę, jak zawsze, kurwa. Więc... To chyba nie jesteś zadowolony do końca z występu jednego z twoich najnowszych nabytków, Otamendiego. Nie, no, on grał dobrze. Grał dobrze, tak? Ja do niego nie mam pretensji. Nie masz pretensji. Dobrze, a uważasz, że w meczu rewanżowym masz szansę odrobić tę stratę? Spokojnie. Rozumiem. Piotra nie zapytam, ponieważ jestem pewien, że ma co do tego zupełnie odmienne zdanie. Otóż tak.